Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął te 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał. Dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. W kolejnych dniach adwentowego oczekiwania na przyjście Pana poznajemy Go, aby gdy wreszcie przyjdzie, każdy z nas mógł Go rozpoznać. Jaki jest Jezus, którego widzimy w dzisiejszej dobrej nowinie? Jest kimś wrażliwym na ludzkie potrzeby. Bóg nie przechodzi obojętnie obok ludzkiego cierpienia. Pochyla się nad każdym, kto nie domaga duchowo, moralnie, psychicznie lub fizycznie. Uzdrawia chorych, a nawet głodnych karmi chlebem. Nieprawdą jest, że Bóg nie jest wrażliwy na nasze braki i cierpienia. Aby jednak doświadczyć uzdrowienia, trzeba przyjść do Jezusa i powierzyć Mu swoje potrzeby. Ktoś może zapytać: ale po co, skoro Bóg wszystko wie, to znaczy, że wie również o moich problemach? Tak, ale potrzeba, aby te problemy nazwać po imieniu. Kiedy Jezus pytał niewidomego z Jerycha, czego pragniesz, dobrze wiedział, co jest jego problemem. To pytanie było potrzebne temu człowiekowi. To pytanie jest potrzebne nam, abyśmy odpowiadając na nie, sami zrozumieli, że nie ma dla nas innego ratunku jak tylko Chrystus, który właśnie przyszedł na świat, aby nas wyzwolić z wszystkiego, co nas zniewala. Kiedy czytam ten fragment Ewangelii, to zaskakuje mnie fakt, że tamci ludzie przez 3 dni słuchali Jezusa i nawet głód nie zmusił ich do powrotu do domu. To naprawdę zaskakujące. Nie jedli 3 dni, a uczucie głodu chleba było mniejsze niż uczucie głodu Słowa Bożego. Słuchając tych słów, postawmy sobie pytanie, czy i my jesteśmy tak zgłodniali Ewangelii, jak tamten tłum? Czy Słowo Boże pociąga nas bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie? Jak często ja sam zasiadam do duchowej uczty, czytając lub słuchając Biblię?